ramach 11 serii spotkań trzeciej ligi piłkarze Radomiaka podejmowali na własnym stadionie Beniaminka tegorocznych rozgrywek Lidzę Przedbórz. Dzięki sobotnim korzystnym rezultatom innych spotkań w lidze, Zieloni, by zbliżyć się do lidera Pogoni Siedlce na 2 punkty, musieli w niedzielne popołudnie pokonać Pilicę. W wyjściowym składzie Zielonych zabrakło kontuzjowanego Jurija Fedosenko, którego zastąpił Krzysztof Wierzba. Pojedynek rozpoczęli gracze Pilicy, ale to Radomiak pierwszy zaatakował. W poczynaniach podopiecznych trenera Arkadiusza Grzyba brakowało jednak spokoju i dokładności, przez co składnych akcji było jak na lekarstwo. Jeśli już Zieloni przedostawali się pod pole karne przeciwnika i wstrzeliwali w nie piłkę, to brakowało piłkarza, który skierowałby ją do siatki. Bardzo groźnie było za to dwukrotnie w polu karnym Radomiaka. W 9 minucie groźnie strzelał Tomasz Wyciszkiewicz, a w 21 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka o milimetry minęła słupek bramki strzeżonej przez Piotra Banasiaka. Radomianie odpowiedzieli najpierw niecelnym strzałem Daniela Barzyńskiego, a w 39 minucie powinni objąć prowadzenie. Składną akcją całego zespołu trafieniem do siatki powinien zakończyć Cezary Czpak, ale zamiast do strzelił obok bramki. Jeżeli piłkarze Radomiaka chcą wygrywać, to takie sytuacje muszą zamieniać na gole. Pod koniec pierwszej odsłony oba zespoły swoich szans szukały jeszcze w stałych fragmentach gry, ale bez powodzenia. Drugą połowę Radomiak rozpoczął od stworzenia sobie kolejnej stuprocentowej sytuacji. Paweł Tarnowski minął bramkarza Pilicy, ale posłał piłkę tylko w boczną siatkę. Radomiak podkręcił tempo i z minuty na minutę stwarzał większe zagrożenie pod bramką Pilicy. Gol jednak wciąż nie padał, bowiem niecelnie strzelali m.in. Cezary Czpak i dwukrotnie Krzysztof Wierzba. W 64 minucie ustawionego maksymalnie ofensywnie Radomiaka mogli po raz pierwszy skarcić przyjezdni. Sytuację sam na sam zmarnował Przemysław Kornacki. W kolejnych minutach Zieloni rzucili niemal wszystkie siły do ataku. Niech poświadczy za to chociażby fakt, iż pod polem karnym rywala bardzo często gościł stoper Marcin Sikorski. Taka gra Radomiaka stwarzała dla gości kolejne okazje do szybkich kontrataków. I właśnie dwukrotnie po nich oko w oko z Banasiakiem stanął Michał Bała, ale ani razu nie potrafił umieścić piłki w bramce Radomiaka. Podobnie zresztą jak Przemysław Kornacki. Pomimo, że nasz zespół od 75 minuty grał w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Maciej Świdzikowski, nie rezygnował z ataków. W tej sytuacji znalazł się Piotr Kornacki. W 78 minucie siły na boisku się wyrównały. Po brutalnym ataku od tyłu na nogi Dawida Sali, odesłany do szatni został Przemysław Korytkowski. W końcówce meczu oba zespoły miały jeszcze swoje szanse, ale żadnej z nich nie zamieniły na bramkę i spotkanie zakończyło się podziałem punktów. To już 7 remis Radomiaka w tym sezonie.